They are heartless, godless barbarians. Cześć wam, z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Jest na 74 odcinek, no i w tym odcinku trochę na luzacko podejdziemy do tego obszaru z Cirą Penshire, ponieważ trochę tutaj pozbieramy itemków. Tu jestem ciekawy, co to za artefakt jest, czy to jest mapa skarbów, czy też może saga dla Hethama. Widzicie, mam tutaj kilka rzeczy. Ale też byśmy tego może zlot pokonali, byśmy mieli to z głowy po raz pierwszy na samym może początku. Tutaj mnie korci właśnie do Quadford podejść, jak i ten punkt synchronizacji zaliczyć. Zobaczymy, jak to będzie w praniu, jak nam to wyjdzie, ten odcinek, ponieważ wiele chciałbym zrobić tak eksplorując tereny w Assassinie, ale różnie to czasem bywa. Oczywiście tutaj wykonaliśmy skok wiary i w poprzednim odcinku tutaj w tym taki warowni zamku rzuciliśmy taki stos, nie wiem, kamieni, na pewno czegoś tam w środku jest i dzięki temu odkryliśmy, że tu jest właśnie tajne takie przejście albo wejście do danej właśnie obszaru, gdzie powinno się znajdować właśnie ten artefakt. Zobaczymy, czy to jest jakieś wyjście stąd inne niż te, przez które weszliśmy. Widać, że to jest taka jakaś biblioteczka nawet. Będę też starał się trochę poniszczyć właśnie te wszystkie rzeczy po drobiazgi, aby pozdobywać. No i dowiedzmy się, co to jest w ogóle. A to jednak jest mapa skarbu. To teraz sobie sprawdźmy to w ogóle w ekwipunku, gdzie tam właśnie skarb znajdziemy. Wow, to trochę inaczej wygląda. Tu mam pokazany zamek Kaustow z Cirą Penshire i to gdzieś się znajduje przy jakiejś przystani koło wody. No dobra, jeżeli znajdziemy ten zamek, może od razu dzisiaj jest tutaj widoczne, podpisane, to będziemy mieli łatwiej, jeżeli nie, no to będziemy musieli trochę pogłowić się w odcinkach, aby tam dotrzeć, bo może to będzie jakiś moment, gdzie będziemy robili tam fabułę. Któż to wie, na razie widzicie, mamy też sporo obszaru na północy nieodkrytego, a na pewno to się znajduje gdzieś przy wodzie. Dobra, jeden artefakt mamy, może teraz bogactwo zdobądźmy i zacząć też jakieś jest inne wyjście. O, tutaj jednak chyba nie będzie innego wyjścia, więc chyba będziemy musieli się trochę pospinać z powrotem. Zastanawiam się, czy te świeczniki nam się podpalą, podpaliły się nawet. No i dobra, spinajmy się na górę. Będziemy mieli teraz trochę tutaj do eksploracji w tym regionie. Jakoś mnie tak chrypka łapie. To jest w tamtym miejscu. Oczywiście w poprzednim odcinku próbowałem na szybkiego znaleźć tam wejście i nie mogłem znaleźć. Może tym razem nam się to uda tak na spokojnie to zrobić. Wow, a tu mamy coś na dole. Dobra, zaraz tam zajrzymy. Ale na razie powiem wam, że potrzebuję trochę tych drobiazgów, aby się wzbogacić, by móc później jakieś itemy kupować lub po prostu ulepszać. Może nie za dużo, dwie sztuki srebra, ale od grosza do grosza będzie góra kokosza. Ej, tu jest normalnie wejście. Dobra, to wejdźmy, sprawdźmy to sobie. No, tylko żeby nam to nie spadło na głowę, ale tu nie ma w ogóle, żeby to spadło, to zgrane. A tutaj musimy się spiąć,
Co, trzeba będzie przeskoczyć? Ale tu mam na górze takie, jakby Ever miałby się spinać. Faktycznie, dobra. Tak mniej więcej na środku i mamy to, super. No i tej tkaniny cały czas zdobywamy. Bardzo mnie to w ogóle cieszy. Tu już widzę gościa ze znakiem zapytania. Tak się zastanawiam, czy może do niego nie zajść i zobaczymy, co innego możemy sobie odkryć, bo w sumie wszystko na tym obszarze z bogactw jakieś tam zdolności mamy odkryte dzięki naszemu kartografowi, którego obkupiliśmy sobie. Ale chyba też są tutaj tajemnice u tych gości. Jeżeli tak, to sprawdźmy sobie, może będziemy mogli wiedzieć, gdzie szukać jakichś konkretnych. My prices are competitive. No dobra, jak pamiętam, powinny być tajemnice. Yes, all right. Faktycznie są tajemnice. Mamy też te właśnie wyposażenie, czone księgi, jak i sztaby, artefakty, które mamy odkryte już. Ale te tajemnice, chętnie chciałbym wiedzieć, czy coś nam da to nowego. No i sprawdźmy, czy pokaże nam coś nowego, czy po prostu da nam znać, co to jest. O! Da nam znać, co to jest. No to super, to są chyba głazek, dobrze pamiętam. Tym oznaczeniem. No dobra. Może teraz właśnie tych gości będziemy poszukiwali i zastanawiali się nad danymi tajemnicami. Jak już mamy możliwość tyle odkryć. Tu mamy artefakt kolejny. I już widzę symboliczny właśnie postument, posąg dokładnie. Czyli tutaj będzie maska. Faktycznie jest to maska. No chyba około tego gościa. Tu mamy też coś na dole. To później sobie to sprawdzimy. Ej, ale ta maska, coś tu się nie zgadza. A tu na dole coś mamy. Czyżby tam była maska na dole? Dobra, to zejdźmy jednak tam na dół teraz. O, i mamy nawet i wężem. To pozbądźmy się ich od razu. Zanim wejdziemy, bo jak zaczną nas kąsać, to nie będzie fajnie. Chyba wszystkie, a jak nie, to będziemy musieli z nimi walczyć po prostu. No i mamy tą maskę. W sumie ta maska wygląda dużo większa niż głowa Eivora. Dobrze wiedzieć. No i powoli byśmy biegli może do tego właśnie zeloty. Ej, ale tu coś mamy. Jakiś klucz. I bogactwo. No dobra, to jestem zainteresowany tym w pierwszej kolejności. Zaraz się dowiemy, jak tam się do tego dobrać. Tam mamy poblokowane. Tam mamy też bogactwo. Ale tu już widać na przykład, że to trzeba rozbić tą podłogę. I zaraz sobie sprawdzimy, co tam jest. A jeszcze niżej, tu mamy ogólnie klucz. To weźmy go od razu. Jest to klucz do ruin. Teraz sobie sprawdzimy ten klucz. I tu mamy tak, rzymskie artefakty i klucz do ruin bramy na wzgórzu. Ten klucz otwiera skrzynię w ruinach bramy na wzgórzu Ciron Banshire. No dobra. Czyli potrzebny nam ten klucz do skrzynki, czyli rozumiem do tamtej, która tu jest, znaczy niedaleko. Tylko musimy na razie się tam dostać do niej. Rozejrzyjmy się od razu, może jakieś są wskazówki. Tu mamy jakieś drzwi, ale nie są na czerwono. Ale tu możemy rozbić, super. Bo zgaduję, że te wszystkie drzwi są zablokowane właśnie, bo mamy na czerwono. Wejdźmy tam do środka, ewentualnie sobie teraz możemy zejść nawet. Ciekawie co zrobili. Otwórzmy tu drzwi. A jakbyśmy weszli teraz na górę.
my się rozejrzymy trochę jeszcze. A tu mamy jeszcze kolejne właśnie do rozbicia. Super. Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy mieli wejść tam na górę, jeżeli jeszcze jest zabarykadowane. No i mamy tutaj do otwarcia tą skrzynkę. I nadal tkanina tutaj jest do zdobycia, jak widzicie. Super. Teraz będzie trzeba trochę pozbierać właśnie na prowiant, żeby ulepszyć, czy też na kołczan. No a na razie zmychajmy stąd w stronę tego zelotu, bo chcę go już pokonać i mieć go już z głowy na tym obszarze ogólnie, na tej lokacji. Mamy to tutaj go. Mamy go tutaj właśnie. Ciekawe, czy będzie w miarę taki silny, czy już na tym poziomie naprawdę nam zeloci nie będą sprawiali problemów tak naprawdę. Pamiętam, na 90 poziomie mocy jeszcze zelota ten euro powinien nam sprawiała trochę kłopotów, problemów, ale już tak przy 110, 120 poziomie w miarę nam to ładnie szło ogólnie. Tutaj pytanie też, na jakim poziomie być ten przeciwnik, czy na jakimś takim blisko naszym, czy jednak jeszcze wyższym tym poziomie. No już mamy znak, że się zbliżamy do niego albo do niej. O, czy by usłyszał? Teraz uderzmy w niego, żeby nam nie uciekł i sprawdźmy tego zalotę, jak się nazywa i co o nim jest napisane. Weldermere jest być może najbardziej zamyślonym zalotą w zakonie. Weldmir napisał szereg poematów na temat zdejmowania głowy z ramion. Jest dobrym towarzyszem Grota, z którym chętnie ucina sobie partyjkę szachów. Grota, czyli to jest kolejny jakiś gościu właśnie z zakonu, który tutaj na tym obszarze powinien się znajdować. Na razie sobie te tarcze ulepszymy. No i zobaczmy, co tu ogólnie mamy do odhaczenia. A, tylko to mu runę piórka, runa pancerza, dobra. Wow, ale nam przez głowę przeleciało. Oczywiście parujmy. No i od tej tarczy właśnie mamy ten okrąg ognia. Czasem będę używał teraz na nich jeszcze tych umiejętności, ale będę starał się parować i normalnie z nimi walczyć. Nie wiem, czy ta tarcza trochę jest wolniejsza przez to, bo jest większa. No ale bardzo ładnie na to idzie. Od razu sobie sprawdzę, czy szybko się otrząsuję. Czyli faktycznie trzeba jednak tylko raz uderzyć po udanym parowaniu. No, ale damage ma nadal dobry. Wow, gościu się leczy. Nie leczymy się, gościu. Parowanie i atak ogłuszający, i można powiedzieć, że jest po nim. Jak widać, a jeszcze tutaj pokaże swoje ja, ale to już nie ma znaczenia, bo to już jest po nim. Jak widzicie, teraz walka trwała dosyć krótko. Byśmy mogli objechać poprzednich właśnie zalotów i właśnie ich pokonywać jeden za drugim. Jakbyście byli zainteresowani, dajcie znać w komentarzu oczywiście. To dobrze, będziemy szybko się teleportowali do tych zalotów, których mamy aktualnie. Why? Lost are everyone. You mostly, Utgard. Bretha, Ustre, and Setere. I served the true gods. The old ones. To be killed by you holds honor. Killing holds all glory. Ciekawe, co on powiedział, bo w sumie powiedział, to był zaszczyt, umierając z jego ręki. No, pytanie,
kim tak naprawdę jest Eivor. No i mamy tutaj grotę Strażnik Prawa. Zbadaj zrujnowaną wieżę na wschód od zamku Cawthorne w pobliżu południowo-wschodniej granicy z Sirrupenshire. Masz swoje rozkazy i musisz wykonać je w sposób, jaki uznasz za właściwy. Pamiętaj jednak, że służysz dwóm panom. Grot postanowił ci instrukcję w starej wieży na wschód od zamku Cawthorne. No jak widzimy, po raz kolejny mamy ten zamek w mapie skarbów, jak i właśnie tutaj w zakonie. Jak go znajdziemy, to chętnie tam pomyszkuję z wami. Sprawdzimy tam wszystko, co potrzebne. A tu jeszcze nam się runa ukryła. Runa cienia. Oczywiście będę musiał trochę posprzedawać tych run. Tym bardziej tych mniejszych, które są nam już niepotrzebne. No i tak myślałem, żeby teraz może... Wow, tu mamy też jakiś obszar na uboczu, ale... Myślałem przede wszystkim na razie na... synchronizacji przede wszystkim. Aby móc tu się trochę przenosić. Oczywiście tam zajdziemy, wszystko wam pokażę, ale na pewno będą takie odcinki, gdzie będziemy tylko byli prawie na miejscu w danym punkcie. Ale wracając do tego z zelotami, to po prostu dajcie mi znać, to ogarniemy po kolei te wszystkich, których jeszcze nie pokonaliśmy na tych obszarach, które odwiedziliśmy na pewno. Aby to było już w miarę na bieżąco. Albo po prostu taki materiał zrobię dla was, żebyście mogli mniej więcej sprawdzić różnicę walki z jednym zalotą, a drugim, jakie są różnice między ich atakami, jak i właśnie sposobem walki przede wszystkim. Tutaj już się zbliżamy do tego miejsca. Teraz sobie to synchronizujemy i będziemy mogli zawsze się tutaj przenieść w miarę szybko i sprawnie. A tu widzę coś, tutaj jest. Pytanie, czy z kimś będziemy walczyli? No jest tu osoba, ale dziwnie się zachowuje. Albo po prostu będzie to jakaś tutaj miejsce w ramach misji jakiejś fabularnej lub tajemnicy. Tu widzę też jest ołtarz. Pytanie, za kogo to będą modły? Jakąś troć małą potrzebujemy, czyli chyba jakąś rybkę. Tak mi się wydaje, że rybkę. No ale powiem wam, stąd bardzo ładny widok jest. No nie przypuszczam, że tak ładnie tutaj będziemy na to wszystko widzieć. Tą całą nizinę. Na pewno nie będziemy teraz zaskakiwać, bo chciałbym tam trochę jeszcze pomieszkać koło tej osoby. Naprawdę mnie zaciekawiło to, że to nie jest jakoś tak opisane na ta właśnie lokacja. Tu na pewno ten otoż jeszcze może ogólnie sprawdźmy, może mamy tą troć. Już to wiem, bo listu żadnego tu nie widzę. Czyli nie mamy tej właśnie ofiary. No i tam coś, ogólnie coś zwisa, tak jakby z drzewa, zaraz tam też zajrzymy. A tam mamy bogactwo ogólnie, tu coś mamy, a to jest liścik. List od matki. Och Sam, jakże za tobą tęsknimy. Modlimy się, by samotność wyszła ci na dobre, ale czy wielkim występkiem byłoby, gdybyś znowu się z nami zobaczył. Zrobiłbym ci te pierogi, które tak bardzo lubisz. Minęły już 3 lata Sam. Bóg na pewno wybaczyłby ci, gdybyś zjadł trochę pierogów z twoją starą, nieszczęsną matką. No tak się zastanawiam, to jest Sam? Tu widać, że mamy zamkniętą tą jego miejsce zamieszkania.
zameldowania, którą inaczej nazwać. No i pytanie, jak tam się dostać po to bogactwo. Rozumiem, że jakoś po tej linie. Ej, no nie. To nie wiem, po drzewie. No mi się bardziej kojarzyło z tą liną przede wszystkim. Ale sprawdźmy, może po tym drzewie nam się uda. No to by wtedy byłoby za proste tak naprawdę. I bez sensu. A tak sensownie to po tej linie tak przede wszystkim skoczyć. A jednak udało się. Warto dlatego się nie poddawać czasem. W sumie nie wiem po co wchodziłem na samą górę, jak wystarczy tylko obkręcić Eivora. Tylko nie spadnijmy na dół, tylko na tą linę. No jak widzicie, jesteśmy na górze. No i w sumie tutaj nic nie mam. Jeszcze bym tutaj tak stąd się ogólnie rozejrzał naszym krukiem. No coś tu jeszcze ciekawego zobaczymy. Naprawdę takie pustkowie. Dlatego chciałbym tu właśnie odblokować jak najwięcej punktów synchronizacji w najbliższych odcinkach i mieć to z głowy i zawsze móc przemieścić się w miarę szybko. Dobra, i teraz byśmy może ogarnęli to, co zdobyliśmy od tego gościa właśnie ze znakiem zapytania, czyli te głazy. Ciekawe jak z tymi głazami nam tutaj pójdzie. No jak widzicie, w sumie tyle aktywności, które zapewne każdy przemierza po to, żeby je zdobyć. Ale jak dobrze pamiętam, głazy, jak i ten ołtarz daje nam właśnie po jednym punkcie mocy, które możemy właśnie później wydać i w miarę możliwości szybko przyspieszyć nasz właśnie tryb walki z przeciwnikami tymi lepszymi. Mycel Fold. No ciekawie to brzmi. Tam właśnie widzę, że będziemy mogli to odsłuchać, więc to odsłuchajmy od razu. Here, I believe, is where the Nephilim place sacred stones to guard the chattel of God from other giants. Those present were scared by demons, and God defended the pious, sending the giants away. Only these holy reverberations remain. The work of good souls who have the earth in their heart will forever be tied to our ancestors and our Lord via this gateway. No dobra, wysłuchaliśmy tego. No i spróbujmy jakoś te właśnie znaki położyć w taki jeden właśnie symbol, jak widzimy na tym właśnie głazie. Ale właśnie nie wiem od czego tutaj zacząć tak naprawdę. No to będzie gdzieś po środku. Chyba, że wiecie co? Ja bym to jeszcze sprawdził może z góry naszym właśnie krukiem, bo widzę, że od góry też mam jakieś punkty, które nam świecą. No na pewno mamy pewność, że wystarczyłoby kruki od razu się jakoś rozejrzeć. I powiem wam, że to byłoby ciekawe, bo właśnie jakbyśmy tak gdzieś na górę wspięli się, może stamtąd będziemy to widzieli, cały ten symbol. Co wy o tym sądzicie? W sumie możemy od razu sprawdzić, bo i tak musimy to wykonać. Więc pospinajmy się gdzieś tam z wysoka, spróbujmy to ogarnąć. Ten właśnie, o no w sumie nawet lepiej widać już ten symbol. Brakuje nam takich mniejszych szczegółów. No i coraz pełniejszy ten symbol się robi.
jeszcze gdzieś na wyżej na górę. Tu niby jakiś gałązka, tak jakby nie wiem, stąd byśmy mieli to patrzeć. Wow, faktycznie. Trochę tak jeszcze się przemieśćmy. I mamy to. Zaliczone właśnie są te głazy. Jakby ci wystarczy czasem jednak pogłówkować i czasem trochę inaczej spojrzeć na daną rzecz. I wiecie co? Tu mamy też niedaleko jakiś artefakt, ale to bogactwo też mnie korsą trochę. Ale boję się, że to będzie związane z jakąś właśnie questem. Więc na razie ten artefakt byśmy na razie ogarnęli sobie. On się gdzieś tam znajduje. No i kilka z opcji, żeby wytypować, co to mogłoby być. Od karteczki po wszelkie te symbole, czy też maski właśnie rzymskie. Może jakaś kolejna jakaś mapa, a może też po prostu ta saga do Hithama. Zaraz tam się dowiemy. O, tu są jakieś przeciwnicy. Chyba chorąży jest. Nieraz sobie ścigają, a my sobie na razie dojedziemy. Wow, ale ciemno się zrobiło i już chyba wie nawet co to będzie i to będzie w sumie przeklęty symbol. Od razu się zrobiło typowo mroczno. Mamy to w środku ogólnie, ale Eivor już naprawdę chodzi tak jakby nie miałby siły i wyczerpany. I mamy to ogólnie zamknięte. Czyli jednak musimy znaleźć jakiś klucz. Klucz mamy ogólnie w tamtym kierunku. No i tutaj... Wow, kolejny jakiś symboli, pełno szczurów. No chyba dobrze trafiliśmy po ten klucz. Tylko że... A, tutaj musimy to zniszczyć. Tu chyba zaraz się podpalimy. Ciała spaliły się na węgiel. I mniej więcej ten symbol tak wygląda. I... Ciekawe, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy oprócz klucza. No, strzały nam takie pospolite podejście. Mamy też jakiś liścik ogólnie, więc sobie też go przeczytajmy od razu. Saskie pogańskie błogosławieństwo. Niechaj twoi wrogowie rozproszą się niczym liście na wyjącym wietrze. Niechaj ci, których nienawidzisz, umkną na widok twego oblicza. No, widać, że ktoś jakąś naprawdę klątwę. Właśnie. Posłał na kogoś. Albo na tych, co tutaj leżą. No ale zaraz nam Eivor na pewno spowolni się. Tak widzieliśmy. Czym bliżej tej chaty, tym bardziej taki wolny i nie mający siły. O. Pierwszy raz tak widzę. Nie wiem, od czego to było zależne, ale pozbądźmy się tej czaszki, bo Eivorowi na pewno to nie służy. Ciekawe, co tu znajdziemy w tej chacie jeszcze. Może jakiś jeszcze jeden kolejny liścik. Coś tu ogólnie mamy. A to mamy opal. No, zastanawiałem się nad tym opalem jako takie może małe shorty. Jak zrobić. Ale zobaczymy. Czy to będzie miało takie miejsce w takiej oprawie te questy od Reda, bo o tym właśnie zapomniałem powiedzieć. No i tak naprawdę tutaj mi korci wiele miejsc. Mamy sporo tutaj do przejechania z punktu A do B, ale chyba podążymy w stronę właśnie może
wszędzie daleko i wszędzie nie tak, jakbym chciał, więc może po prostu pojedźmy do Quadford od razu, może ten artefakt zdobędziemy kolejny w tym odcinku i od razu w następnym odcinku te resztę bogactwa pozgarniamy w miarę taki spoko plan na resztę dalszego odcinka, więc na pewno jak będę tam bliżej, to na pewno się odezwę do was, a tak to podążam tą samą ścieżką, którą już widzieliśmy i widzieliśmy. No i dojeżdżamy tutaj prawie niedaleko Quadford, tutaj na obrzeża, więc zaraz będziemy mogli tam już powoli się tym zająć, ale tutaj coś odkryliśmy, jakieś ruiny Uliconium. Od razu też zdobyliśmy 2 punkty umiejętności do wykorzystania, w sumie mamy już 3. Może to od razu sobie sprawdzimy, bo coś czuję, że później będziemy pamiętali, gdzie to było. A, to był ten obszar tutaj. To ciekawe, dlaczego wcześniej tego nam nie odkryło, jak przejeżdżaliśmy. Sporo tego też tutaj mamy. Ale to najwyżej już na inny odcinek. Na razie się skupmy na tym, co mamy, bo za wiele nam już nie zostało czasu na dzisiejszy materiał. Mimo że wiem, że czasem bywają u mnie materiały nieraz trochę dłuższe, ale nie tym razem. Tu mamy oczywiście pyskówkę, którą na pewno w przyszłym odcinku ogarniemy. Tutaj też coś mamy. Jakieś pogaduszki z kimś, już nawet nie wiem z kim, ale na pewno się dowiemy. Tu mamy jakąś właśnie artefakcik, który nas zainteresuje i też do zebrania jest. I co to jest? Rixogur, czyli la Hithama, czyli ten właśnie ta strona, więc jak chcecie, to się zapoznajcie teraz z tym, zatrzymując sobie w danych momentach ten odcinek i przeczytajcie sobie na spokojnie. Ja na pewno też to zrobię, jak zwykle poza właśnie graniem, tylko po prostu będę montował. Tak właśnie wilka z lasu wywołałem o tą sagę. Oczywiście sobie to odhaczymy, te wszystkie rzeczy, które teraz pozbywaliśmy. Sprawdźmy, czy to tylko sama saga jest do odhaczenia, czy coś jeszcze będzie. Jednak sama saga, więc jeszcze tutaj możemy kołczan ulepszyć, więc to zróbmy też na bieżąco. Więcej strzał będziemy mogli teraz przenosić. No i jeszcze punkt umiejętności wydajmy. Jak dobrze pamiętam, to już możemy iść właśnie w ten perfekcyjny atak. Akurat tam 3 punkty potrzebne, więc ulepszymy teraz na maksymalnie do tej umiejętności. I mamy to zdobyte. I mamy moc 140. No i teraz to byśmy jakoś ogarnęli. Diabelska adrenalina. Jak widzicie, nie mamy, z którego drzewka mamy pójść. Więc na początku może... O, nawet w to pójdziemy. Brutalne powalenie. Myślę, że stamtąd będziemy mogli właśnie odbić właśnie do tego diabelskiej adrenaliny. I będziemy mieli to z głowy zaliczone. Będziemy bardziej tacy bojowi. A tak to wam powiem, że dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście za to, że pomogliście mi pokonać tego zelota. No i wam podziękuję za obejrzenie tego materiału do tego aż momentu, mój widzu. Oczywiście zachęcam was do skomentowania tego odcinka, bo to taki bardziej luźny materiał na tym obszarze. A tak samo zachęcam do lajkowania, jak i do zasubskrybowania kolejnych osób, które oglądają moje materiały. Bardzo mnie to zmotywuje jeszcze bardziej do robienia odcinków dla was. A tak to dzięki, do zobaczyska w kolejnych materiałach. A tak to obejrzyjcie inne moje materiały, które wam zaraz się tutaj wyświetlą. Hej, hej, do zobaczyska.